Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej, pyta o sytuację i przyszłość dworca PKP Pionki Zachodnie. Prezydent Radomia przestrzega przed uchwaleniem budżetu miasta na 2020 rok przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ruszyła 11. edycja plebiscytu miast Świeć się z energią. Radom już 3 razy z rzędu zdobywał tytuł Mistrza Województwa Mazowieckiego. Dariusz Osie, witam Państwa w środę, 18 grudnia. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej, pyta ministra infrastruktury o sytuację i przyszłość dworca PKP Pionki Zachodnie. Dworce kolejowe Pionki Głównej i Pionki Zachodnie zostały zamknięte z dnia na dzień. Zamknięcie dworców i kas spowodowało dużą dezorientację pasażerów, którzy na próżno szukali jakichkolwiek informacji o powodach zamknięcia dworców. Dlatego burmistrz Pionek i radni poprosili o interwencję Konrada Frysztaka, posła Koalicji Obywatelskiej. Skieruję na ręce pana ministra infrastruktury pytania dotyczące tego, jaka jest przyszłość dworca głównego w Pionkach, ale również dworca zachodniego, bo oba te dworce wpisane są do projektu, do programu budowy dworców na linii Dęblin Radom na lata 2017-2020. Jak podpowiada kalendarz, już za niespełna 2 tygodnie rok 2020, a prace budowlane nie rozpoczęły się na żadnym z tych dwóch obiektów. Radny Pionek Grzegorz Wąsik zwraca uwagę, że Pionki są miastem specyficznym, podzielonym torami kolejowymi. Te dworce, wiadomo, no, one muszą funkcjonować przede wszystkim dlatego, że no, mieszkańcy najczęściej właśnie dojeżdżają do Radomia. Jest tych pasażerów dużo. Ja myślę, że koleją powinno zależeć na komforcie podróżnych. No a w tej chwili mamy sytuację taką, jaką mamy. Poseł Konrad Frysztak ma do ministra infrastruktury także pytania o stan przygotowań do budowy dworców. Chciałbym wiedzieć, jaka jest sytuacja dotycząca przygotowania dokumentacji, sytuacja inwestycji, czy jest planowane rozwiązanie zastępcze dla mieszkańców Pionek, jak chociażby kontenerowe rozwiązanie na czas miesięcy zimowych, to którym mogłyby funkcjonować kasy, ale również mogłaby funkcjonować poczekalnia dla oczekujących, bo na tym dworcu nawet nie ma wiatr, które by w sposób taki stały ochraniały, przede wszystkim z tamtej strony ochraniały podróżnych. Według kategorii PKP dworzec Pionki Zachodnie to dworzec lokalny, korzystają z niego pociągi kolei mazowieckich i przewozów regionalnych. Jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa będzie musiała się zająć budżetem Radomia na 2020 rok, to takiej rzezi w wydatkach Radom jeszcze nie widział, przestrzega prezydent Radosław Witkowski, komentując odrzucenie przez radnych Prawa i Sprawiedliwości projektu budżetu Radomia na przyszły rok. Prezydent był gościem porannej rozmowy Radia Rekord i Telewizji Dami. I jeśli do 31 stycznia ten budżet nie zostanie uchwalony przez Radę Miejską, to wtedy ten budżet ustali Regionalna Izba Obrachunkowa. Także cała odpowiedzialność, pełna odpowiedzialność za budżet miasta na rok 2020 spoczywa w tej chwili na radnych Rady Miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast co jest istotne, bo mówiąc tak, Regionalna Izba Obrachunkowa, RIO, my sobie tak mówimy, używamy skrótów, to jakaś instytucja państwowa, rządowa, no właściwie państwowa, nie rządowa, która znajduje się w Warszawie, natomiast ustalanie budżetu przez RIO będzie miało charakter czysto matematyczny. Zgodnie ze wszystkimi wzorami, sztuką ustalania budżetów, ten budżet RIO będzie równoważyć, czyli nie będziemy tutaj już roztaczać wizji nowych inwestycji, nie będzie koncertu życzeń radnych Rady Miejskiej, może kolejne chodniki, ulice i tak dalej. Ale na przykład pierwszy przykład z brzegu to, co będzie zagrożone. Trzeci etap trasy NS, czyli ten odcinek ulicy Żeromskiego do ulicy Żółkiewskiego, na który naprawdę czekają nie tylko mieszkańcy tej północno-wschodniej części miasta, czyli osiedle nad Potokiem Gołębiów, ale tak naprawdę ten odcinek jest potrzebny, żeby uzupełnić całą trasę NS. Karol Gutkowicz, radny Prawa i Sprawiedliwości, zrezygnował z mandatu radnego. Powodem rezygnacji są, jak mówi, powody osobiste.
Karol Gutkowicz w wyborach samorządowych w 2018 roku był liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 5, obejmującym m.in. Gołębiów, Nową i Starą Wolę Gołębiowską, Rajec i Glinicę. Zdobył 1659 głosów i mandat radnego. Po roku bycia radnym zrezygnował z tego mandatu, jak mówi, z powodów osobistych. Jego miejsce w Radzie zajmie Małgorzata Półbratek, która w wyborach uzyskała drugi wynik w okręgu nr 5. Jej zaprzysiężenie odbędzie się najprawdopodobniej podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej. Ruszyła 11. edycja plebiscytu Miast Świeć się z energią. Radom już 3 razy z rzędu zdobywał tytuł Mistrza Województwa Mazowieckiego, zwyciężając w regionalnym etapie głosowania na najpiękniejszą świąteczną iluminację. Nagrodą jest sprzęt AGD dla organizacji pozarządowych. Głosowanie już się rozpoczęło i potrwa do 2 stycznia 2020 roku. Głosować można na stronie www.świećsie.se.pl. Chcielibyśmy wygrać. 3 razy wygraliśmy na etapie wojewódzkim. Dobrze by było powalczyć o miano najpiękniej doświetlonego miasta w kraju. Dlatego zachęcam gorąco. Do 2 stycznia w tym etapie wojewódzkim głosujmy. Pokażmy, że Radom jest piękny, że Radom może się podobać. A później będziemy zachęcać do tego, żeby głosować już na etapie ogólnopolskim. To nie jest tylko zabawa. To jest też okazja do tego, żeby zrobić coś dobrego. Bo za zwycięstwo na etapie wojewódzkim firma Energa funduje sprzęt AGD za 10 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych, które robią w naszym mieście dobre rzeczy. Także 3 razy już te organizacje mogły się cieszyć. Chcielibyśmy, żeby po raz 4 również cieszyły się z nowego sprzętu. Dodatkowo zwycięzca całego plebiscytu otrzyma nagrodę w postaci energooszczędnego sprzętu o wartości 40 tysięcy złotych i tytuł Świetlnej Stolicy Polski. Ogólnopolski etap głosowania rozpocznie się 7 stycznia i potrwa do 15 stycznia. W poprzedniej edycji zwyciężył Zamość. Miejski Zarząd Ruchu Komunikacji informuje, że w związku z przewidywanym dużym natężeniem ruchu kołowego w okolicach cmentarza na Firleju w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia w godzinach od 8 rano do 16 zostanie wprowadzony objazd na trasie autobusów komunikacji miejskiej linii nr 4. Dodatkowo w godzinach od 9 do 13 częstotliwość kursowania autobusów linii nr 4 zostanie zwiększona do około 10 minut. A o rozkładzie świątecznym i noworocznym autobusów komunikacji miejskiej w Radomiu mówić będziemy w poniedziałkowych informacjach. Ja już dziękuję Państwu za uwagę, za chwilę sport i pogoda zapraszam, a po prognozie pogody zapraszam na program Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem będzie Marcin Ciężkowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. Do zobaczenia.